Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Metro Last Light w wersji Redux. Jesteśmy w pięknym ogrodzie, zaraz dosłownie od polis, ale jak zwykle wszystko musi stawać nam na drodze. Jak nie krewetki, to pogoda, jak nie pogoda, to zmutowane niedźwiedzie. Czemu ciągle mówię o tym niedźwiedziu? Nie mam pojęcia, może wy się kiedyś przekonacie. Oby nie. Coś tak ciągle mruczy jak lew. Oj. Widzę towarzysza, z którym nie chcę mieć kontaktu. Nie obraź się. To nic osobistego. Okej, odnaleźliśmy jakąś skrytkę. Może nie tyle co skrytkę, co po prostu... A może jednak i skrytkę. A klucz znalazłem, że otworzyłem sobie ten safe? To taka nie na klucz. Co dopiero zacząłem, więc tak. A, tutaj jest safe na klucz. Okej. Sądzę, że coś znalazłem. Tylko pewien problem, bo potrzeba byłoby kluczyk właśnie, a ja tutaj kluczyka nie mam. Mogę przejść tędy? Mogę. Patrzcie, jaka strategia, zawsze tu tam naokoło lazłem, a tu widzę, można pominąć cały ten aspekt. Jamon! Odleć sobie, byku. Ja tu po filtry skoczyłem. O, i po klucz przy okazji. Nie no, żartuję, no wiedziałem od początku, gdzie jest ten klucz, no chodziłem za nos. Miałem nadzieję, że jakoś to lepiej ukartuję. Ale jedyna rzecz, której nie byłem pewien, to rzeczywiście, że da się tędy przejść tak bezproblemowo. No ale okazuje się, że się da, więc jest git. To, że przy okazji zrobiło się śmieszny żarcik, to wiadomo, wartość dodana. No już nie jestem w stanie nic wziąć, dobra, bo to jest końcówka giereczki, więc... Moje 2700 naboi w ruch. I lecimy. No i wymieniamy filtr. Tak, odkryłem to miejsce tutaj właśnie. Zapis dostałem za odkrywanie tych miejsc. No i co? I teraz spadnę do wody. Okej, uratowałem sytuację. Dobry jestem. Okej, Claymore, rozumiem. Trzeba będzie wykorzystać pewnie. Nic złego się nie dzieje, można biec. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Nic nie mówię. Coś się musi stać, no dajcie spokój. 2800 naboi wojskowych, przecież to jest bogactwo, część główna. Okej, a to jest... jest nieprzyjemna część. Łącie. Wojskowe ammo. No czołem! Pluski z rosołem. Alem se zjadł takiego rosolnika, kurczę. Teraz przed was mam ochotę na rosół, a z was to chyba się nie da zrobić rosołku, nie wiem, nie próbowałem. Rosół z wartownika? No coś tak nie styka, nie? No gdzie są jeszcze jacyś? No dawać! Mam ochotę powalczyć właśnie z wami. Gdyby strzelba mogła mieć podpalającą amunicję, to byście... Ale zaraz, strzelba może mieć podpalającą amunicję. Tylko akurat nie w kampanii, ale jest przecież amunicja moczego oddechu. Tak, cofnąłem się po 8 naboi. I co mi zrobicie? Dacie mi niedźwiedzia do walki? Proszę was. A po Claymora się nie cofnąłeś? No, trudno, Garecik, no trudno. Wygląda to jak ołtarz ofiarny z maską, która jest chyba w lepszym stanie, albo po prostu filtr. Wiem, że cię filtr. No to co, idziemy się chyba spotkać z Miśkiem.
Mam takie wrażenie, że jakiś zmutowany niedźwiedź to będzie. Cieniu, powiesz coś, bo tak się nie odzywasz. A ja bym z chęcią docenił jakieś informacje na ten temat. To za jakieś... misie małe, no proszę. I jak mówiłem... to ona ma tam zębiska pod... klatą. Okej. Tak więc tak, jeden z finowych bossów, mama miś. No nic nawet nie jestem w stanie wziąć, choćbym chciał. Jestem w stanie jakoś striggerować walkę z nią, nie schodząc na dół? Nie wydaje mi się. Artemie, złaź na arenę. Ej, jestem w stanie wejść z powrotem. Dobra, dawać! Ej, nie jestem w stanie się cofnąć! To jest ochrona? Ona ma zęby tam na dole. To jest jedyny sposób, quickscope'owanie. Tak, to jest cheese, którego wam nie pokazywałem specjalnie na ten moment. Można quickscope'ować w tej grze. Czy wy jesteście odporni na moje quickscope'y? To jest grane. Łoń, nieśmiertelny śmieciu. Zjedzcie ją, a nie mnie. Nie jestem w stanie tego zrobić. Po takiej salwie on już dawno byłby martwy. No co mam zrobić? Kolejną minę? Jest martwa. Powinny być oskryptowane, że one chcą ją dobić. No nie mam wyboru, muszę wczytać punkt kontrolny. Omega Cheese. Cheese Buburger. Dobra. To co, skoro już widzieliście tę sztuczkę, to muszę pokazać ją jeszcze raz. No już nie ma co jej ukrywać. To zróbmy to w jakimś takim miejscu nieustronnym. Nie ma problemu. Chciałabyś mnie zjeść, co? Nie ma. Mamo miś. Takiego wała. Nie przeładowuj, to jest na quickscope'y broń. I quickscope, i quickscope. Rób kolejnego, quicks. Nie mogę strzelać. Aha, teraz muszę patrzeć na nią w takiej formie. Okej, nie muszę. No tak, to my się nie będziemy bawić. Możesz? Nie jestem w stanie. Chciałbym. Przynajmniej się nie zbagowali tym razem. Już odsłaniasz plecki, czy jeszcze nie? Żreć ją! Korzystałem z mojej, no tak średnio, z tą mojej amunicji wojskowej. No ju! Dobrze, że jesteś tym razem śmiertelny.
Mogę już z powrotem wejść? Mogę, no proszę. Prawie. No wcześniej mnie to zadziałało, no. Jajce nie róbcie. Było ok. Robiłem to przedtem, nawet pokazałem. Specjalnie przyblokowaliście mi, żebym sam amunicji nie dociągnął. Dobra, jeden nóż rzucony bezpowrotnie nie zostanie odzyskany. Bywa i trudno. Żryjcie ją, zasłużyliście. Taki jest cykl życia. Chciałabyś litości? Jakiego wała? A co z niedźwiedziątkami? Oj, no dobra, odgonię, jejku. Uhuhu, bo nie odgoniłeś, jesteś taki zły. Kurna, jak się ona nade mną pastwiła, to było ok, tak? Proszę bardzo. No i co, mamo miś, zadowolona? Oczywiście, że zadowolona, ale na mnie spoczywa teraz odpowiedzialność, żeby pozabijać te gówno. No ale w każdym razie, no tutaj dostaniecie negatywny punkt, jeśli się będziecie pastwić nad mamą miś. Ale jak ona się pastwiła nad wami, to było ok, bo ona chroniła swoje młode, to jej teren. Niektórych rzeczy, no nie da się sobie. Więc no w gruncie rzeczy, jak dla mnie, no to uczciwe było, że taki jest cykl życia, że została postrzelona i teraz wartownicy chcą coś zjeść. No i tutaj byłaby jedna z książeczek, ale no niestety mam wszystko odblokowane i nic nie zrobię. O, Hana, ty co tu robisz? Cześć, Mielnik. Так, це він, дитя нового світу, чорний. Ні, не стріляйте, полковнику. Тоді тримайте його подалі, бо я за себе не відповідаю. Цей зелений, а цей жовтий. Скажи йому, що я не несу загрози. Він пристосовується до людей. Артеме, можна з ним поспілкуватися? Забудьте про страхи, полковнику. Просто візьміть це дитя за руку. Оце вже ні. До того ж, сумніваюся, що від нього буде користь. Але ви дійте. Лише жвавіше, доки я не передумав і не застрелив його. Моде, не греб мені в голові. О, я розумію його. Бачу його думки. То ми стоїмо в якомусь квадратику. Ти можеш читати думки простим дотиком? З ним не так. Ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили. Давно. Так он, чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Тебе кликали. Я чую. А ти часами не сум те джбі в Д6? Завжди, но. Сектор. Це ж одна із замкнених брам Д6. Кодовий замок. Що там усередині? I co tam są cienie? Twoja rodzinka. Boji, boji, oni tam, nie mi spłać. Ta cyż, cyż, poglądź, oni w spłaci, win nie sam. Ja muszę ich rozbudzić, im porażyć. Nam usim zaraz tudy. Jak się zmożemy, wyczynimy tobie dweri. Tam, śmierć, poruć, dookoła, ale ja muszę, inaczej zostaniesz sam na zawsze. No to możemy ci pomóc. Dopomoży nam i my dopomożemy tobi. Ja zrobię. Co trzeba? Ja muszę ich rozbudzić. Coś придумаємо. Zwalisz, Mokisoni. To pogadaliśmy w myślach, a młynarz pomyślał, że my jesteśmy jacyś głupi. Polkowniku. Відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться. Тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене... Ну то добре, ну і маємо все залатвіоне. За мною!
Powiedział za mną, a nie, że ty dzieciaku prowadzisz. No ale okej. Winny jedyny. Jesteśmy w polis. Ja rozumiem jego zachwyt i bażenie jak najszybciej dostać się do swoich. Zwolnić i pobudzić ich. Artem, pro Октябрьську. Ми довідалися від хана і заявили протест Москвіну. Але той нічого і не заперечував. Мовляв, на щастя, поруч з Октябрьською проходили навчання їх санітарної роти. І пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити. Ну що, ти бєш в те байке, що нагле ще почала епідемія і припадки люди з м'ятачем огня там були? Але ж агент червоних поцупив контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на Октябрьській. І що? Окрім Артема, живих свідків немає. І хто повірить ордену? Адже Д6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували Ганзу! Ми можемо змусити Москвина визнати... Нічого ми не можемо. Ми не пірджели. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу про розподіл майна... Хіба ще не згоди, щоб було якікольвік порозуміння. Френдзвей Москвіна везме там отстріле, а Шкорбута... Корбутом почастує. А ten дзічек ще хіба бої. Доки Москвин говорить, Д6 оточують спецпризначенці Корбута. Цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що, є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Що тепер? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. Ой, млинек, щобіш ти часами і нук не страчив через таке гадання, бо то... Полковнику, дозвольте доповісти. Твоя ласка на пстрим коню їжджі, ще ще переконаш, млинек. Корнеєв нехай береться до... Ну він знає. Хто там так на мене гапиш, ти дзецька не бачиш нігди? Або ж Спарта відпровадзе дзеці? Тільки пронесло. Пораз я Ельдорадо. Кожен має своє власне Ельдорадо. Добра, давай, лечимо, нема часу, вечно. Ах. Як ви можете хочеть підписати якесь порозуміння з фашистами? Що з вами є не так? Можемо вийти? Готуйся, Артеме. Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир в ім'я наших дітей. Ви брешете! Що ти робиш? Хан, здурів? Я знаю, що роблю. Просто повір, хоч раз! Ви хто такий? Охорона, виведіть його звідси! Рейнджери, відставити! Артеме, малюче, ваш вихід! Ну, добре. To tak wszyscy czekają, aż to dziecko do niego podejdzie? Co się boisz dziecka? Dziecka się boisz? No i co, pokażesz wszystkim, co zrobił? Jakoś? Powiesz im co? Co się dzieje? Ja jestem i dlaczego tu jestem? Товаришу Москвин, ви повинні мене підтримати. Ваш брат сказав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати. Він думає, що ви зараз. І ви боїтеся за сьогодні. Клепки на мене. Словами удар вже не відвести. Треба його випередити. Максимчик, який же я затруєш радий, що ми помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо. Хильнемо, брате. Хильнемо. Такого доброго гостя, жеш отру. Що? Ото жеш вихилів. Мовчиш. Що дивишся на мене очима своїми чесними? Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав. А тепер мене... Так, твій брат знає, що в ogóle навіть того не хотів зробити.
Jeszcze będziesz obwiniał kogoś, kogo zatrułeś, ty śmieciu. Komunistyczny, kurcze, psie, kacapie. Probacz. Probacz mnie, Andrijku. Nie maję mnie prościenia. Oj, Andrzejek ci tego nie wybaczy, mogę ci to zagwarantować. Probacz. Nie ma probaczenia dla tego gościa, nie ma. Co to? Co było? Ja w głos? Отже так. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут, я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз дещо штурмує. No to jak zaraz szturmuje D6, to chyba trzeba się ruszyć, co? Jeśli on ten wirus zachopić, koniec. Oj, wy, kierownik, nakazuj! Komuniaki. I co, jaka jest twoja opinia na temat komuniaku? Tu to jest jasno. Szybciej, na wokzal. D6 my nie wiadomo. Za mną. No to teraz masz komuniaku. Ośmiorniczki komuniakowe. Ciężki pancerz? Kurczę, pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie dali mi. A co tam po prawej za jakiś obraz był? O, jest koleżanka Anka, lekko ranna. Ciekawe, czy też będzie brała udział w tym przedsięwzięciu, że tak to nazwę. Nie, nie będzie. Pomachaj, cioci. Jak się mu prograjete, to stanę kochaną usim. Tudzi, ja poproszę ich do pomochty. Chcę prosić o pomoc, możesz, kolego, ale... Win piszł. Jest. Win zrobił, co mógł. I piszł. Do swoich. Ja nie mogę jego za to osudzić. Залишки людства добивають одне одного в останній битві. Оби пробачив, бо якщо ні, ну то c'est la vie. Będziemy mieli po raz kolejny piękne zakończenie. Ale jestem upakowany, ja pierdzielę. Dobra. Nie ma co czekać, ładuj. Zbierałeś te amunicje całe swoje życie. Ullman, dobrze cię widzieć. Dobra, ja też bym z wami pojechał. Jeszcze w szluga masz czas jarać, gościu? No co, zaczęło się. Наступаєш z trzech napręgów. Бійці, chłopcy. Не буду довго говорити. Усі ви професіонали, і кожен із вас вартує 5 червоних. Тож просто виконуйте свою роботу, як ви виконували її завжди. І ми переможемо. Спарта, до бою! Ну добре. Рухи. Добре, то є той момент, коли моїй пікній сайзі мовлю па-па. I lecimy w azbest. Będziemy z azbestem. Co się mamy bawić, kurczę. Czy jest coś jeszcze, co bym chciał wziąć? W gruncie rzeczy nie no, kałacha to wymieniać tak trochę oplucie. A tutaj mam najlepszą snajperkę, jaką się da. Lepiej się tutaj nie zrobi nic. Tu analogicznie, nie ma większego magazynka, a szkoda. Dobra, jest przeładowane, czym ma być? Jest.
Dawać większy magazynek, będziemy im kazać żreć ten azbest. Uzupełnione? No to towarzysze, co mogę powiedzieć? Powodzenia! No. Tego nie sforsujecie, komuchy. Zaraz, są wybuchające beczki, nie strzelać. No właśnie, o to mi chodziło. To był błąd. Dobra. Goń, komucha. Każdy Artyom jest wart 20 takich komuchów. 200. 300. Nie przeskoczycie. Nie ma opcji, żebyście przeszli przez granicę. Nie ma takiej opcji. Zaraz wyciągnę azbest. Okej. Zasłona dymna. Okej, zrobiłem salto. Błagam, tylko niech to nie będzie Ullman, proste. Han, ja doceniam, że pomagasz, ale... Błagam cię, Ullman. Nie baw się w Modern Warfare, nie przeładowuj teraz, co ty robisz? Adapter autostrzału nie po to był zakładany. Nie! Proszę cię, Ullman! Jak na wszystko co święte. Wszyscy pozdychacie. To jest ten moment, kiedy trzeba z tego azbestu i po prostu każdy pocisk to jest jeden polski dach. Skoro mowa o polskich dachach. Kolejna zasłona. Ullman. Gdzie Ullman? Gdzie Ullman? Mam lepszą. Robię to. Akurat w tych kwestiach jestem specjalistą. Mógłbyś? Dobra, walił to pies. Dobra, pękło. Teraz tylko wieżyczkę. Na mistrza quickscope'ów nic nie macie. No gorzej jeśli Mateusz musi przełożyć wajchę. Poszło. I tyle waszego spawania było, gówniarze. Zasrani. Nie ma powrotu! A gdzie pacany? Za szturm to tylko śmierć. Ile jeszcze amunicji mam wojskowej? 2700. Nie do pobicia. Proszę, który z was to Ullman? Żyjesz, dobra. Matko, co ci się stało z twarzą? Nie, ja się nie cofam.
Co najwyżej mogę im zgotować po witaniu. Chyba jesteście niepoważni. Prędzej zginę. Nie ma opcji, nie oddam tej pozycji. No dobra, oddam. Nie no, chciałem taką jakąś pompatyczną zrobić przemowę fajną, taką. Wiecie, że last stand, że jestem bohaterem. Dobra, no już nic więcej nie uratuje. I to jest to, co rozumiem. Mieć minigana, gatlingiem to wszystko jechać. Dobra, przerwa na to, żeby się upewnić, że Ullman żyje. Żyje. Z was to zostanie tylko krwawa pulpa. Nie będzie niczego więcej. Spinner, pulpa i paser. Nie no, dobra, żartuję, ten ostatni to nie. Jacko, spinner i pulpa tylko. Odzyskujemy teren, jest dobrze. Nie wiem, ile mam amunicji jeszcze. 100 pocisków, powinno wystarczyć, mam nadzieję. No cholera jasna. Ile jeszcze? Miotacze ognia? Wypieprzać mi z tym. Dobra, na takiego wała mam quickscope'a. Śmieciu, zaraz ci w te butle, będziesz kega pod ciśnieniem na plecach miał. Nie po to zostałem nazwany mistrzem quickscope'owania, żeby teraz się wycofać. Dawaj amunicję. No quickscope'u ja nie. Tu nie ma miejsca. Do widzenia. Do widzenia, powiedziałem. No właśnie, kek pod ciśnieniem. To są kurcze bohaterowie, to jest prawdziwa Sparta. Ważne, że Ullman żyje. No chyba te jaja robicie, co dopiero podłączyłem ładowarkę do telefonu. To chyba jest jednak ta ciuchcia, którą oni budowali. To chyba jest ta ciuchcia. O, dziwnym trafem jestem tuż przy panelu kontrolnym. Boże, nogi stracił. Przepraszam, że tak zażartowałem wtedy. Jaka bezglusda wytrata ludzkiego materiału. I zaradi czego? Durna upertość. Та годі, революція все спише. О, кого я бачу? Цілий полковник Мельник. Вибачте. Але хамсь, так до Мельника взяти. Артеме, час настав. А тут хто у нас? А, пруткий юнак. Аго, рятівнику метро. І куди ж це ми повземо? Це лаві. Dostałem osiągnięcie Survivor 2034, czyli przeszedłem grę. Że nie trzeba. Nie wysadzamy? Jest Redemption, czyli nie będzie c'est la vie. Czyli smoluchy nam pomogły, okej. Okay. Nauczyliśmy go wybaczać, to teraz w związku z tym oni nam pomogą.
No szkoda, że tyle dobrych ludzi zostało martwych, no ale... Ostatnim razem, jak sprawdzałem, Ullman jeszcze żył. Ульман загинув. Як і більшість спартанців. Мельник вцілів, і тепер з крісла каталки відроджує охорону Поліса. А хан просто зник. Якось він сказав мені, а що якщо цей маленький чорний – останній з ангелів посланих, аби нас врятувати? Те, що чорний повернувся та привів із собою своїх, може це і є помилування? Мене. Ордена. І всіх нас, хто ховається в метро. Чи тим останнім променем світла, останнім світлом був той молодий Last Light. Ми підемо, Артема. Так буде краще для всіх. Але настане день, і ми повернемося. Я вже також буду великим. Бувай, мій друже. Do widzenia, druhu. Ale to się w takim wypadku nie liczy. Ale ja знаю, що ми обов'язково зустрінемося знову. Ullman nie żyje, trzeba wczytać. Będę mocniej strzelał do tego pancernego czołgu, albo przeprowadzę operację sabotażową, jak idziemy go spawali. Щоб нас врятувати. Powinno być jakieś dodatkowe zakończenie, jakby się ten czołg tam sabotowało, co robili. I wtedy Ullman by przeżył. Na prościenie. Mam nadzieję, że nie ma za to copyrightów, więc będę teraz bardzo głośno mówił. To była bardzo fajna gra, bardzo mi się podobała, a teraz robimy alt-tab. No właściwie to alt-tab nie był potrzebny, chciałem tylko alt-tabować, żeby w OBS-ie wyłączyć dźwięk z gry, ale to też zadziała. I co, w gruncie rzeczy ukończyliśmy całą giereczkę. Wszystko fajnie, tylko ja jeszcze w takim wypadku muszę zrobić jedną ostatnią rzecz. Pokazać wszystkie notatki, jakie zdobyliśmy. Dzienniczek. I od początku lecimy. Także zabieramy myszkę, żeby nie przeszkadzała. I jak ktoś chce sobie przeczytać, no to śmiało może. Ja niestety, no chciałem wam to pokazać, jak wszystkie zbieram, no bo skoro mam odblokowane, to znaczy, że je widziałem i to nie problem, ale w którymś momencie gdzie to spieprzyło. Nie wiem od którego materiału konkretnie, ale po prostu przestały znikać i z automatu były odblokowane. Mimo to, że no jak widzieliście, cały czas grałem z tym moim sprzętem, który miałem z materiału na materiał, więc to nie jest tak, że nagle przyszedłem na swój poprzedni zapis. Tym bardziej, że ja wtedy grałem na poziomie trudności tam, znaczy typie gry, nie poziomie trudności, bo grałem na trudnym, ale Spartanin, a nie jej przetrwanie, więc zegarek miałem inny, więc gdyby cokolwiek się nie zgadzało, to byście zauważyli, więc nie wiem. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Szkoda tylko, że no nie udało się tej jednej rzeczy pokazać. Ale z drugiej strony, nawet jeśli to są pewnie jakieś poradniki, jakbyście sami sobie szukali do osiągnięć, żeby zebrać wszystkie dzienniczki. A jak ktoś jest zainteresowany po prostu przeczytaniem, no to tutaj ma tak naprawdę najlepszą okazję. Wystarczy sobie tylko zapauzować, a mi się wydaje, że przechodzi to na tyle wolno, że nawet gdyby tam kompresja z YouTube'a miała coś temu zrobić, no to raczej nie zagrozi. Nie mam wrażenia. Kurczę, dużo tych wpisów. No i co, no kurczę, gierka ogólnie rzecz biorąc naprawdę świetna. Ja tam się wybawiłem tak dobrze jak przy 2033 właśnie też w postaci Reduxa, gdzie udało mi się znaleźć tam ukrytą saigę i nawet nagrałem poradnik z tego, także no... Piękne, piękne to było, nie zapomnę tego nigdy.
A Exodusa też mam na Steamie kupionego, więc... Tobie? Ja nie mówię, czy to teraz, czy to później. Może kiedyś się jeszcze nagra. Może będzie jakiś streamek. No, przy tamtej grze akurat żadnego doświadczenia i wiedzy nie będę miał, no bo nie ma skąd. No i otworzyliśmy puszkę Pandory i teraz wszyscy przeżyjemy albo zginiemy. Co mi tu lata przed głową? To jest moja ręka? To się zbugowało, ale mam śmiesznego buga, patrzcie. Celowniki się nakładają. Boże, czy to jest moje oko? To jest pipe bomb! A jak zmienię to na nóż? Jasne, komandere. Dwom smerciam nie bywate, a odniejej nie minuty. Młynarz, masz coś z okiem. A co się co? A z miniganem? Zmienię? Nie zdążę. Jeden celny nóż by wytrzymał. Ale trudno, no i takie, że nie wszyscy znamy. No to co, ja was dłużej nie zatrzymuję. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. I znając życie jeszcze pokażę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dodatkowych misji w postaci pojedynczych być może materiałów. A jak nie, no to może na przykład dwa w jednym. One nie są nie wiadomo jak długie, ale są fajne. To są takie DLC-ki, które ja bym może nawet kupił ze względu na to, że mają tą duszę metra i są bardzo fajne, tak skondensowane. Takie macie metro o metro. A moim ulubionym tak naprawdę rozdziałem z tych dodatkowych jest definitywnie Kshatriya, bo jest fajna w ogóle mechanika, zupełnie przerobiona, także to mi sprawi frajdę i chociaż tą jedną będę w stanie na pewno pokazać. Będę z tego zadowolony. A tymczasem dzięki za oglądanie i bywajcie.